W rodzinnej Łodzi właśnie objęła fotel rektora słynnej łódzkiej szkoły filmowej, gdzie od lat wykłada w katedrze montażu na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej. Członkini Akademii Filmowych Polskiej i Europejskiej. Jedna z najważniejszych polskich montażystek. Spod jej ręki wyszły dziesiątki polskich filmów i produkcji telewizyjnych, w tym spektakli teatru telewizji i seriali. Pracowała z Andrzejem Wajdą, m.in. przy filmach Katyń i Tatarak. Z Krzysztofem Zanussim przy Eterze. Z Januszem Majewskim przy Czarnym Mercedesie i Ekscentrykach, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Z Filipem Bajonem przy Paniach Dulskich i Kamerdynerze. Z Wojciechem Marczewskim przy Wajserze. Nagradzana za montaż na festiwalu w Gdyni. Ubiegając się o funkcję rektora łódzkiej filmówki, powiedziała o sobie lakonicznie: montuję. Profesor Milenia Fidler, montażystka. Dzień dobry. W tej konwencji online'owej, pandemicznej, bardzo mi miło Panią witać i ja jestem w tej chwili w szkole filmowej, w gdyńskiej szkole filmowej, co prawda nie w montażowni, ale w salce projekcyjnej. Montażownia jest za ścianą. Ale montażownia to tak brzmi magicznie, a to jak tak przechodzę obok, to widzę, że jest to biurko i komputer. Mało romantyczne miejsce. Tak, no, współczesna montażownia tak wygląda. Montażysta pracuje na komputerze. Jedyna może różnica między taka cecha zawodowa, że z reguły korzysta z dwóch albo trzech monitorów, no po to, żeby wygodnie móc pracować z materiałem. Montażownia kiedyś wyglądała inaczej. Słynne stoły montażowe, taśmy, kilometry taśm. Dokładnie, to do montażowni trafiały ujęcia, nakręcone ujęcia, ale właśnie fizycznie na taśmie filmowej 35 mm albo 16 mm i montażysta pracował bezpośrednio na taśmie, czyli fizycznie ją przecinał i fizycznie kleił odpowiednie fragmenty ujęć ze sobą. No, od właściwie połowy lat 90. cyfryzacja wkroczyła również do filmu. Rzeczywiście pierwszą technologiczną częścią produkcji filmowej, która została scyfryzowana, właśnie rzeczywiście była postprodukcja, montaż i udźwiękowienie, ale w tej chwili już właściwie taśma jest, no, obiektem, taśma filmowa jest obiektem muzealnym. Bardzo niewiele filmów kręci się na taśmie, to są jakieś specjalne projekty, no w tej chwili po prostu kamery pracują, zapisują obraz w postaci cyfrowej. Również do kin kopie filmowe, kiedyś też przecież to były rolki taśmy. Dzisiaj to są pliki cyfrowe, z których odtwarza się filmy. Podobnie telewizje nadają pliki cyfrowe, czy już nie mówię już o dystrybucji internetowej, bo to jest oczywiste, że jasne. Tutaj. A z perspektywy montażysty, czy film coś zyskał, a może stracił z chwilą przejścia na tą technikę cyfrową? Zmienił się sposób pracy i to ma wpływ na kształt filmu. Najkrócej, gdybym miała opisać różnicę między tym klasyczną pracą montażysty, która polegała na fizycznym przecinaniu taśmy i fizycznym odnalezieniu fragmentu, odpowiedniego fragmentu taśmy, ta procedura wymagała, no właściwie nieustannego przewijania taśmy. No, trzeba było znaleźć odpowiednie miejsce, odpowiednie ujęcie na rolce, która tam zawierała około 10 minut materiału filmowego, 10 minut w sensie czasu projekcji i trzeba było znaleźć odpowiedni fragment. Więc montażysta bez przerwy przewijał tą rolkę w przód, w tył, wycinał odpowiedni fragment, odwieszał sobie na kosz. Więc
ta praca, żeby się w tym nie pogubić, żeby tak, koncepcja montażu musiała bardziej powstawać w głowie, to znaczy montażysta musiał sobie wyobrazić te przyszłe połączenia ujęć, czy wyobrazić sobie całą konstrukcję sceny, żeby móc wybrać odpowiednie fragmenty, zapamiętać, gdzie one, czy to jest na początku taśmy to ujęcie, czy w końcówce, ale w dużym stopniu montaż odbywał się w głowie. To były po prostu te decyzje. I teraz jest łatwiej. Teraz jest łatwiej. W tej chwili jest bezpośredni dostęp do odpowiedniego fragmentu, błyskawiczny. Po prostu stawiam kursor i jestem tam, gdzie wywołuję to ujęcie, o które mi chodzi. Jestem dokładnie w tym miejscu, o które chodzi. Mogę przecinać taśmę, znaczy przecina się, bo nie przecinam taśmę, łączyć te pliki, czyli pliki filmowe na dowolne sposoby, mogę zapisywać wersje tych połączeń, czyli mogę zdecydowanie bardziej pracować metodą prób i błędów, co nie było tak możliwe na taśmie. Oczywiście można było poprawić, ale w którymś momencie, jeżeli łącząc dwa ujęcia, zbyt wiele podejmowałam błędnych decyzji, to w którymś momencie po prostu fizycznie tej taśmy nie dało się zlepić. Ona lepiło się taśmą, przezroczystą taśmą filmową, więc w którymś momencie... Te decyzje były nieodwracalne, prawda? Tak. Czyli teraz jest też bezpieczniej, takie ma się większe pole manewru. Jest bezpieczniej. Ta technologia komputerowa zachęca do eksperymentowania. Można bezkarnie jak gdyby próbować. Można, nawet mając tylko cień przeczucia, że jakieś rozwiązanie będzie dobre, można po prostu to spróbować, zobaczyć, czy działa, czy nie. Jeżeli nie, no to odrzucamy, więc łatwiej jest eksperymentować, ale z drugiej strony trochę czasami nam brakuje tego takiego wcześniejszego namysłu, zastanowienia się, bo sztuka montażu, kiedyś to zacytuję powiedzenie, które usłyszałam od jednego z kolegów po fachu, takiego brytyjskiego montażysty, który powiedział, że na warsztatach z publicznością powiedział, że umiejętność montażu polega na tym, żeby wiedzieć, gdzie ciąć, ale również polega na tym, żeby wiedzieć, gdzie nie ciąć. Te decyzje montażowe powinny być świadome. Powinniśmy wiedzieć, jaki jest cel. Ta praca nie polega po prostu na łączeniu ujęć. Fizycznie tak, to jest łączenie ujęć, ale tak naprawdę łącząc ujęcia decydujemy o bardzo wielu elementach, decydujemy o strukturze filmu, o tym, jak on będzie oddziaływał na widza. Czy ten film, czy uda się stworzyć sugestywną iluzję czasoprzestrzeni, bo przecież kiedy idziemy do kina, to nie oglądamy tego, co na ekranie. To doświadczenie widza filmowego, który siedzi w ciemnej sali filmowej, on jest niejako zanurzony, ten świat filmowy nie jest tylko ograniczony do ram ekranu, on jest wokół nas. Bohater patrzący z ekranu w tym kierunku, gdzieś nad moją głową, jako widza, on jest w kontakcie z inną postacią, widzi kogoś, kto w moim, jako widza doświadczeniu, ja kojarzę, że ta osoba jest stamtąd. Jeżeli mamy scenę, kiedy bohater nagle patrzy w niebo i słyszymy dźwięk helikoptera, to domyślamy się, że właśnie przylatuje helikopter. Skąd on przylatuje? Stamtąd. Czyli ten świat filmowy wyobrażony, to jest coś, co istnieje jedynie w wyobraźni widza, a to, co jest na ekranie, to są tylko pewne sygnały, pewne bodźce audiowizualne, które mają tą wyobraźnię widza pobudzić. Więc montaż ma olbrzymi wpływ na tworzenie tego mechanizmu, na pobudzanie tej wyobraźni widza, więc wiarygodność przedstawianego świata, wiarygodność postaci, również psychologiczna. No i oczywiście takie kwestie narracyjne, czytelność opowiadania, ale też kwestie
dramaturgiczne, czyli no, umiejętne sterowanie reakcjami emocjonalnymi widza, żeby czuł napięcie tam, gdzie twórcy planują, że powinien czuć napięcie, śmieje się w tych momentach, w których to jest zaplanowane, płacze w tych momentach, wzrusza się w tych momentach, w których chcielibyśmy, żeby się wzruszał. Na te wszystkie elementy montaż ma wpływ, więc ta praca to nie jest mechaniczna praca łączenia ujęć, tylko właśnie próba projektowania tej struktury filmu, która ma no tak, ale oddziaływać. Te wszystkie momenty, o których pani mówi w tej historii filmowej, zostały już poniekąd wcześniej zaprojektowane w scenariuszu. Już zostały przetworzone przez ekipę na planie. Już to wszystko ma lub powinien mieć w głowie reżyser. W którym momencie zaczyna się praca montażysty? Jak oni już wszyscy poszli do domu, zrobili i pani się z nimi nie widzi? Czy nie, najczęściej... Pracuje pani też na etapie właśnie planu filmowego, konsultuje scenariusz? Tak, to znaczy tak, najczęściej praca montażysty zaczyna się w momencie, w którym uruchamiają się zdjęcia. To znaczy z reguły montażysta pracuje równolegle z planem, materiały skręcone z poprzedniego dnia zdjęciowego czy sprzed 2 dni zdjęciowego trafiają do montażowni i tak zwana pierwsza układka filmu, czyli pierwsze złożenie, taka wersja właśnie w pełni scenariuszowa, powstaje równolegle ze zdjęciami. Natomiast tak naprawdę, bo to jest montaż, to o montażu nie decyduje sam montażysta. To, co widzimy potem w gotowym filmie, właśnie montaż, czyli struktura filmu, decyzje montażowe są podejmowane już przez scenarzystę na etapie pisania scenariusza, bo gdyby opisać montaż najprościej, jak tylko się da, a właściwie co robi montażysta? Montażysta robi dwie rzeczy. Montując, wybieramy odpowiedni fragment tego zarejestrowanego świata przedstawianego i łączymy i umieszczamy w odpowiednim kontekście. I takie decyzje przecież podejmuje już scenarzysta. Jeżeli tematem filmu jest, nie wiem, los, jest na przykład dorastanie bohatera. Historia zaczyna się w momencie, w którym ma 5 lat, a kończy w momencie, w którym ma 25, powiedzmy. To scenarzysta podejmuje decyzję o wyborze, które fragmenty życia tego bohatera chce opowiedzieć, chce zawrzeć w tej strukturze filmu, w jakiej kolejności i w jakim kontekście. Kolejne decyzje, takie wpływające na montaż albo wprost decydujące o decyzjach montażowych później, już w tej fazie montażu właściwego, zapadają na planie, bo to są decyzje operatora. Ustawienie kamery, wielkość planu, ilość ustawień, jak scena, czy scena jest jednoujęciowo rozwiązana, że po prostu jest tylko jedno ujęcie do sceny i cały przebieg sceny jest zarejestrowany z jednej pozycji kamery, czy też decyzja reżysera i operatora na planie jest, żeby porobić serię ujęć master shot, bliskie plany, co sfotografować, które fragmenty, to też są decyzje wyboru. Tak? Decyzja, że filmuje twarz, bo ta jest najważniejsza, a nie filmuje całej postaci czy planu ogólnego. A potem następuje faza montażu właściwego. Więc opowiedziałam ten cały ciąg jak gdyby procesu twórczego, żeby mawia się, że scenariusz filmu jest pisany 3 razy. Pierwszy to jest oczywiście, powstaje scenariusz filmu. Potem jak gdyby jest ten scenariusz przepisywany czy pisany na nowo w trakcie zdjęć, a potem po raz trzeci, już ostateczny, jest pisany na nowo w trakcie montażu.
Na czym to polega? Nie chodzi o pisanie od nowa, tak? Bo to jest oczywiste. Pracujemy na tym materiale literackim stworzonym przez scenarzystę, ale po drodze dokonujemy ciągu, twórcy filmu dokonują ciągu interpretacji. Reinterpretacji. Jakby niejako powtarzają ten proces, który pierwotnie odbył scenarzysta, zastanawiają się, kim jest ta postać, do czego dąży, jakie ma motywacje, o czym jest historia, co w niej jest najważniejsze. I w tym procesie uczestniczą wszyscy po kolei, tej reinterpretacji dokonuje reżyser, on ma tutaj decydujące słowo na każdym z etapów, ale również aktorzy w tym uczestniczą, operatorzy, wszystkie osoby zaangażowane twórczo i w ostatniej fazie montażysta. W związku z tym montażysta niejako dokonuje testowania, weryfikowania tych intencji twórczych, tych poszczególnych interpretacji po to, żeby na koniec powstał rodzaj spójnej opowieści. Pracuje na materiale zdjęciowym i w tym materiale zdjęciowym widać te wszystkie sensy, o których przedtem mówiłam. Tam są zawarte te efekty tego namysłu twórczego poprzedników, ale też współpracuje z reżyserem, współpracuje też z producentem, czasami z innymi członkami ekipy, rozmawiając o intencjach, o sensach. Jak tak panią słucham, to myślę, że montażystka musi być niezłym psychologiem, ponieważ to wszystko są artyści, często bardzo silne osobowości. Oni naprawdę wiedzą, co chcą powiedzieć i może gorliwie bronią swojej wizji, a tu trzeba na przykład przekonać ich, że nie, no to musi być inaczej. Jak to wygląda? Jakie trzeba mieć cechy, żeby robić to dobrze? To znaczy na pewno niekoniecznie wiedza psychologiczna, sensu stricte, bo to nie musi mieć takiego charakteru teoretycznie jakby uporządkowanego, natomiast intuicja czy empatia. To jest bardzo, bardzo istotna cecha montażysty, czyli taka zdolność do Ja to czasami tak sama dla siebie nazywam wchodzeniem w cudze światy, w cudze umysły, w czyjś sposób myślenia. I to dotyczy oczywiście współpracowników, reżysera, właśnie innych członków ekipy, żeby zrozumieć, jak oni myślą, jaką mają wrażliwość, jak postrzegają świat, co... na co reagują emocjonalnie, zrozumieć te emocje. Każdy z nas jest osobną istotą, inaczej reagującą, inaczej myślącą, więc tu musi być duża zdolność właśnie, umiejętność słuchania, wyczuwania i też taka otwartość na to, żeby na chwilę zawiesić mój system myślenia i wejść w te cudze światy, zrozumieć... To trudne. To jest trudne, ale jednocześnie fascynujące. To jest właściwie taka rzecz, która akurat to sprawia, że dla mnie, ale myślę, że dla wielu kolegów, ten zawód jest zawodem niemonotonnym. Chociaż pozornie my właściwie siedzimy godzinami przed komputerem, nie widząc żywego ducha i przekładając jakieś obrazki bez przerwy, co się nam wyświetla przed oczami. Ale tak naprawdę ten proces, którego doświadczamy, to są właśnie te wędrówki w cudze świat. To jest w moim odczuciu dużo ciekawsze nawet niż takie podróże po świecie fizyczne, spotykanie. To jest spotykanie ludzi. To da się wprost, opisując jako doświadczenie, przełożyć na ten rodzaj satysfakcji, jakiego doznajemy, po prostu spotykając ludzi, wchodząc z nimi w głębokie rozmowy, zaprzyjaźniając się, poznając ich. To nie tylko żywi ludzie, czyli twórcy, z którymi współpracujemy, ale to również są te postaci filmowe,
Następuje taki moment, zresztą podobny, tak jak czytałam wypowiedzi na przykład niektórych pisarzy, którzy mówią, że w którymś momencie to bohater staje się dla nich osobą realną. To nie jest to, że oni piszą bohatera, tylko że w którymś momencie bohater pisze samego siebie, że pisarz dociera do takiego punktu, w którym nagle uświadamia sobie, nie, ten człowiek ma jakiś pomysł, co się tam, jakieś zdarzenie dotyczące bohatera, czy jakaś reakcja i nagle sobie uświadamia, nie, ten człowiek, ten mój bohater w ten sposób nie może się zachować, on jest inny, chociaż to jest przecież konstrukt jego myśli. Podobny efekt, podobny mechanizm zachodzi właśnie w trakcie montażu. W którymś momencie ta postać zaczyna być jakoś zintegrowana, koherentna i nagle to montując, decydując właśnie o, na przykład o, wybierając dubel, tak, czy reakcja ma być, czy ma być więcej złości, czy ma być więcej strachu w danym w scenie, w danym momencie sceny. I na którymś etapie to już wydaje się absolutnie, to już przestaje być dylematem, to już jest dosyć oczywiste. Tak, ten bohater, ten człowiek, on jest słaby, on się boi, on nie zareaguje złością, albo złością przykrywa strach i tak dalej, i tak dalej. Także z tego wynika, że montując, pracując nad filmem, pani go przeżywa, oddziałuje na panią ta historia, czy to jest tak na chłodno? I tak, i nie. To znaczy, na pewno nie da się pracować przy filmie, ale to dotyczy wszystkich twórców, ale mówiąc o montażyście, nie da się pracować czysto rozumowo, czysto intelektualnie. Chociażby po to, żeby... Też takie bardzo upraszczające określenie pracy montażysty brzmi, że zadaniem montażysty jest wybranie wszystkich dobrych fragmentów, odrzucenie złych i złożenie ich razem. Trochę jak z tym rzeźbieniem według Michała Anioła. Więc teraz jak mam wybrać dobre fragmenty intelektualnie? Nie. Widz nie przychodzi do kina, żaden widz nie przychodzi do kina po doświadczenie intelektualne. Jeżeli szukamy czegoś takiego, to zabieramy się za lekturę traktatu filozoficznego. Do kina przychodzimy zawsze po emocje. Przeżywanie filmu odbywa się poprzez reakcje emocjonalne. Przejmujemy się, wzruszamy, płaczemy. Jesteśmy pobudzeni emocjonalnie, a potem dopiero następuje refleksja jakaś intelektualna, przesłanie, symboliczny wymiar i tak dalej, ale dlatego kino ma taką hipnotyczną siłę i tak bardzo przyciąga, dlatego że w jakimś sensie ofiaruje nam taki rodzaj przeżycia realnego, takiego doświadczenia życiowego, bo w życiu też emocjonalnie reagujemy na to, co się dzieje. Jako istoty biologiczne, kiedy mówimy o naszym życiu wewnętrznym, to myśli są czymś wtórnym w stosunku. Pierwsze reakcje są zawsze emocjonalne. Czy to spotykamy kogoś, czy patrzymy na coś. Pierwszy jest zawsze zachwyt, pierwszy jest strach, pierwszy... To mamy na wierzchu. I to samo dzieje się w kinie. W związku z czym ja jako montażystka muszę odnaleźć te fragmenty, te materiału, które będą oddziaływały emocjonalnie na widza. No można się nauczyć, co na kogo działa, ale nie da się w ten sposób. Po prostu ja muszę to przeżyć. Więc na przykład pierwszy przegląd materiału to jest właśnie, to jest, nie myślę wtedy o tym, że moim zadaniem jest zmontowanie filmu i nie myślę, jak skonstruować scenę. Ja po prostu oglądam ujęcie i rejestruję wszystkie swoje reakcje. Tu się nudzę, tu nie wiem, o co chodzi, tutaj, fajnie się uśmiechnął. To są bardzo, bardzo takie proste reakcje, takie
I teraz ta część intelektualna zaczyna się chwilę potem. To znaczy, ja muszę to zapamiętać, a potem muszę potrafić to zanalizować. Dlaczego się nudziłam, na co zareagowałam i co ja z tym mogę zrobić? Jak budować te takie dłuższe ciągi przeżyć emocjonalnych i jak też oczywiście zadbać o to, żeby za tym przeżyciem emocjonalnym też jakiś rodzaj treści spójnej, czytelnej dla odbiorcy. Także to jest takie działanie i to tak nieustająco. Potem weryfikacja jest, pierwsza układka filmu, oglądamy ją i dokładnie to samo, czyli znowu trzeba umieć zareagować, mimo że oglądaliśmy, to jest dosyć trudne, no, zwłaszcza na przykład montując komedię. No, wszyscy wiemy, że podobno najtrudniejsze. Tak, bo najbardziej fantastyczny żart rozśmieszy nas dwa razy, może trzy, jak już jesteśmy w obecności innych ludzi i oni się śmieją, ale za czwartym razem to po prostu nas nie śmieszy. To już przestało, ten efekt komediowy już znamy puentę, już wszystko wiemy, już nas nie zaskakuje, nie następuje ten moment, że się roześmiejemy. A w trakcie montażu te żarty, te momenty komiczne po prostu oglądam tam po kilkadziesiąt razy, więc nie ma takiej możliwości akurat w tym wypadku, żeby montażysta czy ktokolwiek, kto pracuje nad filmem, mógł zareagować spontanicznie. Więc to, co pozwala działać dalej montować ten film, dalej oceniać, czy to jest śmieszne, czy nie jest śmieszne, to właśnie to już, to tutaj już rzeczywiście trzeba jakby intelektualne siły uruchamiać. To znaczy tak naprawdę pamięć. Przy montowaniu komedii ja po prostu mam taki magazyn w pamięci tych wszystkich reakcji, kiedy się roześmiałam. Muszę to zapamiętać, dlatego że w momencie, kiedy oglądam już film tam po trzech miesiącach montowania, to ja już jako widz się spontanicznie nigdzie nie roześmieję, ale niejako przeżywam to, odwołując się do pamięci. To było bardzo śmieszne, to mnie... No i oczywiście przypadkowo dotknęłyśmy jednej bardzo ważnej sprawy. Dlaczego nie montuje się filmów w pojedynkę? Teoretycznie. Właśnie chciałam o to zapytać, bo mi się wydawało, że to jest taka praca trochę samotnika. Zespoły, tandemy się rzadko zdarzają. Chociaż pani z Rafałem Listopadem montowała Katyń. Tak. Że o tym opowiadaliście. Czasem zdarza się, że dwóch albo kilku montażystów pracuje przy jednym projekcie. Najczęściej wiąże się to z jakimiś względami, takimi, nie wiem, względy czasowe. Czasu producenta. Ale też pojawiają się takie zespoły twórcze, zespoły montażystów. O co chodzi? To jest rzeczywiście praca samotnicza, to znaczy te decyzje, gdyby się przez to, że właśnie one są emocjonalne, czy kwestia rytmu bardzo ważna w montażu, to jest coś, co jest bardzo, bardzo takie osobiste i to nie są rzeczy demokratyczne, tak? To znaczy, że można sobie uzgodnić, które się da zobiektywizować. One są bardzo subiektywne, więc to jest praca, proces jest w dużej mierze procesem bardzo takim osobistym i wewnętrznym, ale właśnie konieczny jest dialog, to znaczy w którymś momencie ja idę za własnymi reakcjami emocjonalnymi, ja je analizuję, układam z tego scenę z intencją, że właśnie ona ma taki, a nie inny efekt, taką, a nie inną reakcję emocjonalną u widza wywołać. Ja muszę to przetestować na kimś, to znaczy ktoś musi mi odpowiedzieć, czy to jest moje... Czy to działa? Ta intencja, czy to działa po prostu. Dlatego najczęściej praca montażowa odbywa się w duecie montażysta-reżyser
gdzie albo na bieżąco, albo spotykając się, bo niektórzy, te współprace bywają różne, niektórzy reżyserzy są obecni w montażowni przez cały czas, razem z montażystą, niektóre współprace polegają na tym, że montażysta pracuje samemu, a spotyka się z reżyserem co jakiś czas, tam na określonych etapach. Ale niezależnie od tego, jaka jest częstotliwość tych spotkań, troszeczkę to polega na takim wyłączaniu się. To znaczy jedna osoba myśli, próbuje montażowo zrealizować jakąś myśl, jakiś pomysł na scenę. Druga osoba, w momencie, w którym to powstaje, reżyser ogląda i mówi rozumiem, nie rozumiem, czuję, nie czuję, dobrze, niedobrze, pójdźmy inną stroną. To jest również ten aspekt, że mówimy o interpretacji. Ja może tak, żeby wyjaśnić, co mam na myśli, mówiąc o interpretacji. Weźmy prościuteńką, zapisaną w scenariuszu prostą wymianę, dwie kwestie. Dziewczyna pyta chłopaka, kochasz mnie? On jej odpowiada, tak, kocham cię. I teraz, no to jest proste, tak? Pytanie, odpowiedź. Możecie. Ale co tak naprawdę między nimi się zdarzyło? Dlaczego ona pyta? Czy ona, po co zadaje to pytanie? Czy to jest dominacja, tak? Że ona po prostu chce, żeby jej partner, chłopak, z którym jest, cały czas potwierdzał. Czy to jest lęk, tak? Obawia się, że nie jest kochana. Czy jest osobą autystyczną i po prostu wprost zadaje takie pytania, które... Ilość motywacji, znaczenia, sensu tego pytania jest wiele możliwości. Teraz odpowiedź, czy on mówi prawdę, czy kłamie, czy chce odpowiedzieć, czy odpowiada chętnie, czy niechętnie i tak dalej. Takiej interpretacji dokonuje reżyser, czytając tekst, pracując nad tekstem. Potem ta interpretacja się jeszcze modyfikuje, czasami przekształca całkowicie w pracy z aktorem, a potem w trakcie montażu jeszcze raz niejako odbywamy ten proces. I tutaj ten dialog też jest istotny. Rzeczywiście, jeżeli miałabym poszukać takiego modelu współpracy, który jest najbliżej sposobu komunikowania reżysera z montażystą, który byłby najbliżej tego, co się dzieje, to rzeczywiście to jest ten rodzaj rozmowy, dialogu, porozumienia, jaki jest między reżyserem a aktorami. Kiedy mówią o postaci, bo w montażowni odbywa się podobne spory i rozmowy. Tak, że mówimy sobie, nie ten właśnie robimy burzę mózgów na temat właśnie motywacji. Kim jest ta osoba, dlaczego robi to, co robi, jak to rozumieć. Bo bez ustalenia takich rzeczy, no właśnie, da się zmontować film, ale nie da się stworzyć postaci, które trafią do widzów. I będzie film, on będzie zmontowany, to znaczy ujęć bez błędów widocznych, ujęcie po ujęciu rozwija się, tylko widzowie nawet nie ocenią, że film jest słabo zmontowany. Oni po prostu wyjdą z kina i stwierdzą, że jest kiepska historia, słabo zagrana, nieciekawe. Nieciekawi bohaterowie, w ogóle nic mnie to nie obchodzi. A może być tak, że i historia była ciekawa, i aktorzy fantastycznie zagrali, tylko film został zmontowany zbyt mechanicznie. Rozmawiając ze studentami, ja im zawsze przypominam, że nie myślcie o tym, że montujecie ujęcia, plan z bliski z planem szerokim. Musicie pamiętać o tym, że montujecie sensy, znaczenia. Cięcie montażowe tworzy dodatkowe znaczenie, takie, którego nie ma w tych pojedynczych ujęciach osobno. Mówiła Pani o tym, że powstaje bardzo dużo wersji montażowych, tych układek
od tej pierwszej do ostatecznej. Pamiętam, jak kilka lat temu w Gdyni na festiwalu Agnieszka Glińska, inna świetna montażystka, opowiadała o pracy nad filmem Jerzego Skolimowskiego 11 minut, gdzie akurat montaż miał ogromne znaczenie. Mówiła, że tych wersji było 70. To są takie liczby. W którym momencie wiadomo, że to już koniec, że już nie poprawiamy, nie zmieniamy? Te decyzje podejmuje reżyser? Jaki wpływ ma montażysta? Kiedy jest stop? To znaczy tak, taką decyzję podejmuje reżyser, czasem producent. No, zatrzymujemy się w momencie, w którym albo mamy wrażenie, że no, jest doskonale, jest najlepiej, znaczy jesteśmy zadowoleni z tego efektu. Jest to, o co jest ta intencja, z którą w filmie widać to założenie, tę intencję, z którą przystępował do pracy reżyser, ta nadzieja producenta, jaki to będzie film. Ale też w przypadku filmów, które w przypadku niektórych filmów. Sytuacja jest taka, że może tak, bardzo, ale to chyba w ogóle w życiu, a w pracy twórczej zwłaszcza, bardzo niebezpieczną rzeczą jest takie neurotyczna potrzeba perfekcjonizmu, to znaczy, że coś musi być doskonałe. W montażu nie ma takiego momentu, że coś jest doskonałe. Każdą rzecz można przemontować, można zmontować na jeszcze inny sposób. Tym trudniej powiedzieć stop. Tak, w związku z tym ja osobiście mam takie kryterium. Jeżeli kolejna wersja, kolejne trzy wersje filmu, one mogą być bardzo różne, ale zostawiają mnie na podobnym poziomie zadowolenia, to znaczy nieźle albo dobrze, tylko tu coś szwankuje, tam coś, może tu nie jest doskonałe, tu może coś nie jest doskonałe, ale działa, tak? I poprawka niewiele zmienia, to znaczy być może tu lokalnie w tym miejscu jest lepiej, ale gdzie indziej jest gorzej, to jeżeli trzy kolejne takie podejścia, poprawiania filmu okazują się, zostawiają mnie na tym samym poziomie satysfakcji, to znaczy, że już czas najwyższy skończyć. Jeżeli ten kolejny dzień w montażowni nie przynosi takiego progresu, jak oglądamy potem, robimy sobie projekcje i okazuje się, że właściwie różnica między tą wersją z wczoraj, a tą wersją z dzisiaj jest no, niezauważalna, albo no, moglibyśmy rzucić monetą i wybrać sobie, która nam się bardziej podoba. To znaczy, że trzeba się zastanowić nad tym. Ja mówię w takich sytuacjach tak, albo zostajemy z tym, co jest i przestajemy piłować, albo zaczynamy od początku. To znaczy w ogóle jak gdyby zapominamy o tym kierunku, tylko zaczynamy myśleć inaczej. Stawiamy sobie zupełnie inne założenia, próbujemy podejść do tego inaczej, bo poprawianie, piłowanie, szlifowanie tej wersji, jeżeli my sami robiąc to nie czujemy wyraźnej zmiany, nie ma sensu, jest stratą czasu, a co więcej czasami potrafi rozwodnić film. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo dobry montaż, dobrze zmontowany film nie znaczy, że wszystko jest tak idealnie wygładzone, że wszystko jest absolutnie perfekcyjne. Czasem pewne niedoskonałości, to dotyczy montażu, ale to też dotyczy na przykład ujęć. Jest ujęcie, w którym przez moment jest błąd z ostrością, tak? Przez moment ostrość jest nieprawidłowa. Aktor wychodzi z ostrości, robi się taki miękki i to jest ewidentny błąd techniczny. Powinniśmy to wyeliminować. Ale jeżeli temu towarzyszy najlepsza ekspresja aktorska, to błędem by było
rezygnowanie z tego ujęcia. Naprawdę dla widza, widz, jeżeli jest, przeżywa film, jest wciągnięty, udaje się przykuć jego uwagę, udaje się zyskać jego właśnie zaangażowanie emocjonalne, on naprawdę wybaczy, zauważy nieostrość, ale ona go nie wytrąci z opowiadania. A co z tego, że będziemy mieli perfekcyjny film bez nieostrości, bez jakichkolwiek skaz, który nie angażuje, nie obchodzi widza. Także ten taki perfekcjonizm, taka doskonałość, z tym należy być bardzo ostrożnym i rzeczywiście... No w tworzeniu zawsze jest taki moment, ja jeszcze nie spotkałam autora, twórcy, kogokolwiek, nie mówię tylko o filmowcach, kogoś, kto by powiedział tak, to jest idealne, to jest perfekcyjne. W większości twórcy, których spotykam w momencie, w którym oddają dzieło i konfrontują je z publicznością, to właściwie jak się z nimi porozmawia, to większego krytyka niż autor, to naprawdę trudno znaleźć. Z reguły towarzyszy nam w tym momencie takie poczucie, o Jezu, ale to się nie udało, tamto się nie udało, tu jest słabo, tu może nie dałem rady, nie dałam rady. I po prostu to moim zdaniem jest nieodłączny element takiej pracy twórczej, w związku z czym jeśli miałabym komukolwiek coś doradzać, to po prostu ten lęk, że to moje dzieło jest nieudane, niedoskonałe, trzeba umieć żyć z tym lękiem i po prostu nie powinien nas, bo nigdy nie skończymy, montować nigdy nie skończymy, bo zawsze naprawdę w dowolnym momencie można zacząć od początku, można zrobić to inaczej, można przemontować cały film od początku do końca, codziennie i można się tym zajmować przez bardzo długi czas. Umiejętność odpuszczania to prawdziwa mądrość montażysty też. Wspomniała Pani jakiś czas temu o studentach i to mnie ciekawi, jacy studenci przychodzą z marzeniem, żeby montować, bo jak sobie tak wyobrażam młodych ludzi, którzy wybierają się na egzaminy do szkoły filmowej, tej czy innej, to pewnie każdy chce być reżyserem, wielu chce być aktorem, aktorką, a czy ktoś marzy o montowaniu? Zdarzają się tacy ludzie, zdarzają się studenci, właściwie przez ostatnie, nie wiem, 10 czy 15 lat powiedziałabym, że chyba większość studentów, którzy zdają do Łodzi na montaż, zdecydowanie chce montować. Z jakiego powodu? Dlaczego to się zmieniło? Kiedyś takich osób było mniej. No po prostu dostęp, możliwość tworzenia filmów, dostęp do kamer, do sprzętu zdjęciowego, ale również do montażu. Do programów. Wszyscy jesteśmy fotografami dzisiaj i też bardzo wiele osób montuje u siebie w domu. Na własne potrzeby. Po prostu to już nie jest ewenement, że nawet jako ja znam 7-letnie dzieci, które montują jakieś materiały filmowe, czy to tam, nie wiem, z wakacji, czy po prostu bawią się montażem, montują swoje własne filmy. To jest dostępne. W związku z czym w tej chwili ludzie, którzy przychodzą do szkoły filmowej, już mają naprawdę spróbowali tego, doświadczyli, oni wiedzą, na czym to polega i rzeczywiście na montaż w większości zdają osoby, które próbowały, z reguły te pierwsze próby filmowe są różne, zaczyna się od filmowania, montaż gdzieś tam pojawia się na końcu, ale odnajdują się w tym, znajdują w tym satysfakcję, gdzieś dotknęli czy doświadczyli tego elementu, jak kreatywne jest to zajęcie. Lub po prostu już dokonali takiej samooceny,
że w tym się najlepiej czują, najwięcej są w stanie stworzyć, najbardziej panują nad tym procesem montażu, że gorzej im wychodzi reżyserowanie, czy gorzej wychodzi im posługiwanie się kamerą. Bo kiedyś, ale nadal montaż jest tak dla przeciętnego, nie wiem, odbiorcy filmu, jest trochę tajemniczym tematem. Montażysta jest trochę bohaterem drugiego czy trzeciego planu, prawda? Ukryty. Tak. W ogóle efekt pracy montażysty całkowicie rozmywa się w filmie, no bo montaż to jest struktura filmu, więc o ile pracę każdego innego twórcy, operatora, aktora, można wyodrębnić z filmu i jakby ocenić, tak, zobaczyć osobno, nie oceniając filmu, można ocenić ścieżkę na przykład muzyczną albo zdjęcia. Montażu nie da się wyjąć z filmu i ocenić osobno, więc my się rozpływamy w filmie, znikamy, ale nie da się, oglądając zmontowany film, nawet odgadnąć, nawet dla profesjonalistów, dla innych montażystów, i oglądając film, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy na przykład zachwyca mnie struktura, wspomniała Pani film 11 minut z Golimowskiego. Przecież oglądając gotowy film, nikt nie jest w stanie powiedzieć, być może to zostało tak napisane, tak? To znaczy to, że ta struktura narracyjna, dramaturgiczna filmu powstała w trakcie montażu i że tych 70 rozmaitych wersji przetestował reżyser wraz z montażystką, to jest tajemnica montażowni. Tego się możemy dowiedzieć na spotkaniu, ale oglądając gotowy film po prostu przyjmujemy, taka jest narracja. Kiedy to zostało wymyślone, na którym etapie, tego nikt nie jest w stanie odgadnąć. Więc no, kiedyś, kiedy taka możliwość przyjrzenia się bliżej czy spróbowania pracy filmowej była bardziej ograniczona, na przykład w tym czasie, kiedy ja decydowałam się wiązać karierę z filmem, bo byłam maniakalnym kinomanem we wczesnej młodości, w czasach liceum zwłaszcza, i tak właśnie wtedy tuż przed maturą przyszło mi do głowy, że może bym spróbowała, może to jest, może mogłabym zajmować się filmem, tą pasją, ale ja byłam widzem, ja po prostu oglądałam mnóstwo filmów, żyłam tym, czytałam oczywiście. I moje wyobrażenie było, moje plany, ja zdawałam na reżyserię do Łodzi i zdałam ten egzamin, ale nie miałam wystarczającej, byłam w trzecim etapie, ale tam uzyskałam trochę mniej punktów niż ten limit, od którego i wtedy dostałam propozycję stypendium do Pragi na studia, na montaż filmowy. Ja wiedziałam, no tak, no montażysta no, skleja te ujęcia, no, jak już człowiek się naoglądał setek filmów, to zdawał sobie sprawę, że już jak gdyby sam montaż nie był dla mnie taką tajemnicą, na czym to polega, ale tak naprawdę nie wiedziałam, jak się to robi, nigdy tego nie próbowałam. I kiedy trafiłam do Pragi na montaż, czyli do szkoły filmowej i po raz pierwszy tak naprawdę zobaczyłam, jak wygląda tworzenie filmu, to właściwie byłam bardzo szczęśliwa, że tak się zdarzyło, bo reżyseria wbrew pozorom wcale nie była tym światem, tym, w czym najlepiej bym się czuła, bo miałam takie idealistyczne wyobrażenie, że reżyser to jest człowiek, który tak myśli, tworzy wizję filmu, a potem ten film już jest. Kompletnie nie zdawałam sobie sprawy z tej części właśnie realizacji, prowadzenia ekipy, sterowania całej tej części. I tutaj montaż okazał się bliższy temu mojemu wyobrażeniu, bo rzeczywiście montażysta może siedzieć, myśleć, wymyślać, a potem już tylko wystarczy to poskładać i to jest, więc nikt się tyle filmu nie naogląda, co on. Tak, więc rzeczywiście, jak nawet rozmawiam z moimi starszymi kolegami, to bardzo wielu z nich do montażu trafiło przypadkiem. Gdzieś tak wcale nieświadomie.
gdzieś zaczęli zajmować się filmem, czasami, nie wiem, czasami te początki to były produkcja, albo dźwięk, albo, a w którymś momencie, czasem nawet reżyseria, niektórzy reżyserzy po prostu w którymś momencie decydowali, że zostają montażystami, a potem ktoś, właśnie taka osoba z odpowiednim chyba usposobieniem, predyspozycjami trafia na montaż i nagle stwierdza, że to jest fascynujące i tym może się zajmować, bo rzeczywiście to jest bardzo wciągające zajęcie, bardzo pochłaniające i naprawdę dające bardzo dużo takiego, to się nie nudzi. No zresztą to jest tak jak, nie wiem, ludzie, można by to porównać, gracze, ludzie, którzy grają, potrafią grać przez 48 godzin niemalże non-stop, bo ich ten świat gry i ta aktywność właśnie w tym wirtualnym świecie pochłania. W jakimś sensie naprawdę montażystom zdarzają się to podobne sytuacje, że po prostu rzeczywiście bywa tak, że po 16 godzinach pracy nagle się orientuję, że tyle godzin minęło, bo byłam całkowicie pochłonięta myśleniem, pracą. Czyli empatia, sztuka dialogu, umiejętność odpuszczania, trochę temperamentu gracza. To są te składowe portretu montażysty. Pani profesor, na koniec proszę przyjąć gratulacje z powodu wspaniałej decyzji. Obejmuje pani fotel rektora łódzkiej filmówki. Pierwsza kobieta w historii, ale czy pierwsza montażystka? Tak. Tak. Zazwyczaj byli reżyserzy. Pani poprzednicy Mariusz Grzegorzek, Robert Gliński, żeby popatrzeć na te ostatnie kadencje. Teraz kobieta montażystka. Co to oznacza dla szkoły taka decyzja? Mam nadzieję, że oznacza to 4 lata dobrego funkcjonowania szkoły, rozwoju. Tak, rozwoju, że pewne rzeczy uda się być może poprawić, uczynić szkołę jeszcze fajniejszym miejscem i ciekawszym dla studentów. Taki mój osobisty plan dla szkoły, uważam, że w dzisiejszym czasie takiego bardzo, bardzo raptownego, bardzo, bardzo dynamicznego rozwoju produkcji audiowizualnych, paskudnie to brzmi, ale chodzi mi o to, że o te wszystkie nowe formy, gatunki, o te takie przekształcenia tej branży filmowej, serialowej, cała twórczość internetowa, po prostu poszerzają się pola. Cała kwestia dystrybucji również, prawda? Cała kwestia dystrybucji. Sposób, zmiana sposobu, w jaki ludzie oglądają filmy. To już nie jest kino, tylko i wyłącznie kino. To jest streaming, już powoli telewizja, taka klasyczna telewizja ramówkowa, tak? Że linearna odchodzi. Linearna odchodzi. Decydujemy. Ale też oglądamy w różnych warunkach. To również jest oglądanie, chłonięcie tych treści audiowizualnych, korzystając z komórki i tak dalej. To znaczy uważam, że absolutnie nie zapominając o filmie, o tej tradycji, o sztuce filmowej z całą jej tradycją, i to absolutnie jest najważniejsze, czy trzon tego, czego uczymy w szkole filmowej, ale sądzę, że studenci powinni i szkoła jako taka powinniśmy się trochę bardziej otworzyć na to, co się dzieje wokół, bo to wpływa. Tak jak no, wszystkie zmiany technologiczne gdzieś związane z filmem zawsze odciskały się na powodowały zmianę języka filmu, zmianę ekspresji, pojawiały się nowe formy wyrazu, nowe gatunki, nowe sposoby tworzenia filmów, dlatego że no zawsze jako filmowcy musimy nadążać, a montażyści w szczególności, my musimy nadążać za odbiorcą, musimy myśleć o odbiorcy, a on się zmienia, jego percepcja się zmienia.
To jest taka nieustanna zmiana i żeby umieć ją jak wyciągać z tego wnioski, no po prostu trzeba się otworzyć. Również w sensie takim praktycznym, bo jeżeli patrzymy na film jako formę narracyjną, tak, takie doskonałe narzędzie opowiadania historii, to czy przypadkiem dzisiaj nie pojawiają się inne gatunki nowe, narracyjne? Wspomniana przeze mnie gra komputerowa też może być, też jest narracją inną, inaczej doświadczaną, bardziej interaktywną, bardziej angażującą odbiorcę, ale to też jest narracja, też jest forma narracji, w związku z czym nasi studenci, jako wykładowcy zawsze musimy pamiętać, że oni będą pracować, będą tworzyć jutro, nie wczoraj i nie dzisiaj. I że naturalne jest, że to jutro zmiana, rozwój to jest rzecz, na którą nie wolno się zamykać, zwłaszcza w szkole filmowej trzeba ten horyzont, tam skąd zmiana przychodzi, bacznie obserwować i próbować na to reagować, a przynajmniej dać szansę studentom, żeby sami dla siebie odkryli, bo niekoniecznie my jako wykładowcy czy osoby już doświadczone gdzieś, które własną osobowość twórczą już mają ukształtowaną, niekoniecznie my musimy to robić, ale nasi studenci powinni. Bardzo dziękuję. To gratuluję również studentom, bo to się dobrze zapowiada. Przyszłość jest kobietą. Pani profesor, rektor Milenia Fidler, bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam również do Gdyni. Mam nadzieję, że znajdzie Pani czas, żeby wpaść tutaj czy na festiwal, czy do studentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Tak, bywam w Gdyni regularnie i bardzo lubię te wizyty, więc myślę, że nadal będę często bywała w Gdyni. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.